W związku z zakończeniem wakacji policja podsumowała tegoroczny stan wypadkowości w okresie letnim. Jest on porównywalny do lat ubiegłych. Niemniej jednak pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku. Kierowca potrącił na pasach starszego mężczyznę, który poniósł śmierć. Jeśli chodzi o okres wakacyjny, o okres wypoczynku letniego, zwracamy szczególną uwagę na przewóz zorganizowanych grup młodzieży. Kontrolujemy stan techniczny autokarów, zwracamy uwagę na stan trzeźwości kierujących tymi autokarami. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego funkcjonariusze ruszyli z akcją skierowaną zarówno do dzieci, jak i dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny. Z zarządcami dróg miejskich, powiatowych oraz gminnych kontrolujemy stan oznakowania w rejonie szkół oraz przedszkoli. Zwracamy uwagę na sposób postawienia znaków, na stopień ich zniszczenia. Od 3 września droga do szkoły stała się nieodłącznym elementem w życiu każdego ucznia. Mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na przewóz osób ze szkół oraz do szkół. Kontrolują stan techniczny pojazdów służących do przewożenia zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Sprawdzają stan techniczny tych pojazdów, sprawdzają sposób, w jaki małoletni wsiadają do tych pojazdów oraz ich opuszczają. Kontrolują stan trzeźwości kierujących oraz sprawdzają sposób oznakowania popularnych gimbusów. Policyjne działania Bezpieczna droga do szkoły w tym roku trwają od 3 do 7 września. Jak zawsze ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w początkowym okresie nauki po przerwie wakacyjnej.